Witajcie, Lechici. 22 listopada, 8:40, IAN News. Dzisiaj zapowiedź jedynie na tym kanale odcinka, który jest umieszczony na BitChucie. Link do tego filmu pod spodem. No teraz, tak jak zapowiedziałem kilka dni temu, kilka odcinków kolejnych będzie nadawane wyłącznie na BitChucie. Nie spełniają one warunków tej cenzury, tego zamordyzmu na YouTubie, więc tylko tutaj, żeby tam tego bana nie było. Niemniej zasubskrybujcie sobie oczywiście i tutaj, i tam będziecie dostawać powiadomienia wówczas. Natomiast te każdorazowo zajawki, takie jak ta, będą nadawane oczywiście. No i cóż, jestem pochylony nad grobem, można powiedzieć, już naszego wielkiego Lechity, profesora Kozłowskiego, świadomego naszej prehistorii, naszej historii, naszej tożsamości i w ogóle mega, mega mózgu tego człowieka. No niepożartowana strata, żałuję strasznie, tutaj rozpatrzam nad tym, że nie udało nam się wcześniej spotkać, żeby go uratować. Jeszcze była szansa, ale za późno żeśmy się niestety spotkali. No ale w tej chwili jestem w dobrych stosunkach zarówno z rodziną najbliższą, jak i z jego otoczeniem, takim prawdziwym, przyjacielskim. Ci wszyscy, z którymi pracował, okazali się zapomnieć o nim. Takie tylko tam trzymaj się rychu i żadnej pomocy. W tej chwili możecie dostać, kto jeszcze nie ma, albo powiedzcie innym, zbieram tutaj już nie na terapię, ale na pochówek. Rodzina sama nie jest w stanie udźwignąć. Tamta czarna mafia 20 tysięcy chce wyłudzić jeszcze od sierot i od tutaj schorowanej matki nauczycielki z tysięczną emeryturą jedynie. Także staram się tutaj pomóc w pochówku. Obniżyłem cenę drugiej części Prawa Morza o 50%. Kto go nie miał jeszcze okazji nabyć, to polecam. W tej chwili wsparcie 140 w całości, bo już nie 280 w całości. Przeznaczam to na pochówek właśnie profesora. Proszę o wsparcie tych, co mają, żeby tam cegiełkę dołożyli również. No, są pewne po prostu koszty, które trzeba niestety ponieść, a rodzina nie jest w stanie. Zaangażowałem się w to wszystko troszkę późno, jak mówię, no ale do końca będę tutaj cisnął, aż pomogę skutecznie, godnie pochować tutaj naszego bohatera narodowego. Nasz skarb narodowy przekazał nam wiedzę, którą być może będziemy niebawem mogli już ją wykorzystać, co wyniesie was na wyżyny. Wspominałem kiedyś o osiedlach z prądem i ogrzewaniem za darmo. Mamy tą technologię od niego i być może niedługo będziemy ją realizować. Także będą, powstaną takie osiedla i fabryki napędzane taką energią 100% ekologiczną, której mamy nieskończoną liczbę, wielkość. Możemy ją korzystać do końca życia, mieć to. Także tym optymistycznym akcentem zapraszam na film na BitChucie o Ukrainie, o sytuacji, podsumowania czasu. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku już niebawem.